no trudno, zostawiliśmy dzisiaj serce, robiliśmy wszystko ku temu dzisiaj, żeby wygrać. Natomiast no tak się to niestety skończyło. Powiedz, tak naprawdę w tym roku Polska nie straciła gola tylko i wyłącznie w meczu z San Marino. Z czego to wynika? Z czego to wynika? No, ciężko powiedzieć. Na pewno tracimy bramki, które na pewno są w 100% są do wyeliminowania, bo nawet ta dzisiejsza bramka, gdzie no, po naszym trochę gapiostwie, tak, bo zaczęło się od sytuacji, gdzie skoczyliśmy we dwóch do piłki i później gdzieś tam zostawiliśmy samego zawodnika i była to na pewno bramka, której można, no, jestem pewien, można te błędy wyeliminować, także nic, no, teraz ciężko gdybać. Myślę, że były szanse ku temu, żeby strzelić kolejne bramki. Myślę, że ta sytuacja, z tego co wiem, Waldka Soboty nie było spalonego, więc powinien być rzut karny i czerwona kartka, więc no mówię, no dzisiaj czegoś zabrakło. Zabrakło szczęścia, być może troszkę też zimnej krwi w pewnych momentach, także myślę, że każdy z nas musi sobie zrobić rachunek sumienia i gdzieś tam z pokorą myśleć o przyszłości.